Cześć, witajcie. Zobaczcie, co w dniu dzisiejszym zawitało do mojego garażu. Zobaczymy, co w pudełku i pierwsze wrażenia. Zapraszam na film. Więc w oryginalnym zestawie znajduje się, jak wiadomo, instrukcja obsługi, prowadnica, tutaj drążek, gdy frezerkę mamy zamontowaną do góry nogami, do windy. Tulejki te 12,7, tutaj jest 12 mm, klucz do zmiany frezów, no i oczywiście to, co nas najbardziej interesuje, czyli sama frezarka. Już pierwsze wrażenia robią naprawdę bardzo, bardzo solidnego sprzętu. Przede wszystkim waga to jest około 5 kg. Co my tu mamy na pierwszy rzut oka? Tutaj mamy regulację obrotów. To jest blokada. Tu mamy pokrętło regulacji wysokości, czyli ono działa po naciśnięciu tego tutaj kołnierza. Bardzo płynnie chodzi. Tutaj jest mikroregulacja, z tego co się orientuję. Można zobaczyć, jak uchwyt się pokręca. Uchwyt się przekręca również w daną stronę. Minus, czyli w drugą. Sama frezerka, gdy nie ma założonej blokady, minimalnie porusza się na prowadnicy. Natomiast przy założonej czy już zablokowanej, powiedzmy, blokadzie, zero ruchów. Ma jeszcze taką fajną funkcję, czyli szybkiej zmiany wysokości. Wystarczy wcisnąć przycisk. Teraz zablokowana. Stawiamy na żądaną wysokość. Puszczamy, już jest zablokowana. Konstruktorzy też zmyślnie wymyślili zmianę freza. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, więc zaraz wam to przybliżę. Trzeba ją na dół całkowicie zjechać. W tym miejscu część frezarki wchodzi w plastikowy kołnierz i teraz jest blokada wrzeciona, więc
Ja tutaj akurat skorzystam z tulei, którą sobie domówiłem do zestawu. To tuleje 8 mm. Więc bezproblemowo ją tutaj sobie wkręcamy. I dociągamy kluczem. Dociągamy kluczem, pach, pach. Nie potrzebujemy dwóch kluczy po prostu do wymiany frezy w tej frezarce. Czyli dla mnie naprawdę super rozwiązanie. Co jeszcze posiada ta frezarka? Oczywiście na pierwszy rzut oka takiego typowo świeżo zakupowego. Tutaj jest kruciec. Wygląda na 35. Kruciec do możliwości podcięcia odkurzacza. Tutaj posiadam na zewnątrz wyciągnięte szczotki, więc jest łatwy dostęp do ich wymiany. Co jeszcze fajnym rozwiązaniem jest przełącznik, znaczy przełącznik, włącznik tej frezarki. Czyli normalnie jest on zablokowany przez tą klapkę, która tutaj jest. Natomiast jeśli chcemy ją załączyć, odsłaniamy klapkę, włączamy przycisk i klapka wtedy nam nie wraca. I frezarka jest załączona. Natomiast gdy chcemy ją wyłączyć, klikamy 0. I klapka się nam zamyka. Czyli super rozwiązanie, aby przypadkowo nie załączyć frezarki. No bo wiadomo, jest to bardzo niebezpieczne. Co tu jeszcze jest? Tutaj w standardzie oczywiście regulacje można wykonać sobie wysokości frezowania. Czyli mamy ten normalny znacznik podwójny. W sumie nawet jest potrójny. Ustawiamy wysokość, którą powiedzmy chcemy, blokujemy, mamy wysokość, więc jest naprawdę bardzo, bardzo pożyteczny. Te pozostałe wysokości przestawiamy tak, regulujemy i on wtedy wpada automatycznie. W tej prowadnicy jest otwór i ona wpada automatycznie na tą podkładkę, którą można ustawić bardzo, bardzo dokładnie. W środku znajduje się sprężyna, więc z tym na pewno nie będzie problemu. Co jeszcze? Tutaj w stopie widzę, są jakieś dwa pokrętła. Z tego co się orientuję, są to pokrętła, które służą do zamocowania przykładnicy. Przykładnica, nie tak jak w niektórych chińskich, powiedzmy, badziewiach, jest naprawdę zrobiona z solidnie grubej blachy. Więc jest naprawdę solidna. Oczywiście prowadnicę montujemy w ten oto sposób. Bardzo konkretne, solidne, wręcz bym powiedział, chwyty. Ustawiamy, czy to z tej chcemy wysokości, z tej strony frezować, ewentualnie z drugiej. Też znajduje się, z tego co widzę, mini cyrkiel. Wystarczy tutaj ten otwór bądź ten wstawić kawałek gwoździa bądź czegoś, co jest zakończone ostrym szpikulcem i wtedy mamy
możliwość zamontowania tutaj frezarki i zrobienie jakiegoś otworu. Sprawdźmy może, jak łatwo zamontować frezarkę w tej stopie. Potrzebny nam jest śrubokręt, który skręcimy, 4 śruby. I tutaj są na sprężynach 4 śruby, przepraszam, 2 śruby. Jedna i tutaj druga. Więc tak naprawdę montaż tego jest banalnie prosty. Czyli wkładamy, skręcamy. Już mamy założoną przykładnicę do frezowania. Więc naprawdę konstruktorzy, jeśli chodzi o łatwość zmiany tego, pomyśleli, więc jestem pełen podziwu dla nich. Co jeszcze? No i zobaczymy, jak się będzie miała w praktyce. Myślę, że spokojnie wszelkie moje zadania spełni możliwość wykorzystania frezów 12 po średnicy 12 mm oraz 12,7 mm. Naprawdę myślę, że wiele wymagających przyszłościowo projektów zostanie zaspokojony tą frezarką. Tutaj to, co mówiłem, jeszcze mamy możliwość regulowania wysokości z blatu roboczego, więc tutaj jest ten, końcówka zakładana jest na śrubę i przez obrót frezarka się bądź opuszcza, bądź podnosi. Na rączce mamy, nie wiem, czy to będzie widać, plus i minus, więc naprawdę, naprawdę kawał solidnego sprzętu. Dzięki za oglądanie. Ja idę teraz nacieszyć się w samotności frezarką. Na pewno coś potestuję. W razie pytań jeśli macie jakieś pytania, z chęcią na nią odpowiem. Na pewno ją muszę trochę porobić, aby ją naprawdę potestować, więc piszcie śmiało w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć. Jeszcze jedno, słuchajcie, konstruktorzy naprawdę bardzo podeszli poważnie do tematu bezpieczeństwa. Mianowicie, jeśli mamy ustawioną frezarkę w pozycji do wymiany frezu, czyli tak jak wam mówiłem, jest zablokowana, wrzeciono, nie ma możliwości, zobaczcie, nie ma możliwości załączenia po prostu frezarki. Dopiero gdy, powiedzmy, wyjedziemy z tej bezpiecznej, jakby, no, bezpieczną pozycję, wtedy możemy sobie ją załączyć. Czyli jest to bardzo dobre zabezpieczenie. Więcej danych technicznych znajdziecie na stronie producenta, nie będę was więcej zanudzał. Czym dzisiaj, cześć.